Pięć z Republiką trwa. Ten wczorajszy marsz, proszę państwa, jest takim punktem zwrotnym w polityce. Tak przynajmniej ja myślę, a przypomnijmy sobie, jak to wyglądało. Protest rozpoczął się o 16:00, ale od samego rana do stolicy przyjeżdżają ludzie z całej Polski, by zamanifestować przeciwko działaniom rządu Donalda Tuska. Tym razem chodzi o przeprowadzenie takiego planu, który będzie łączył dwa elementy. To znaczy praktyczną likwidację naszej ojczyzny jako państwa, państwa polskiego. To są te plany europejskie. Jest plan wielkiego okradenia Polski i Polaków. Wielkiego okradenia Polski i Polaków, bo wprowadzenie euro to jest wielkie okradenie, wielkie obniżenie stopy życiowej i całkowicie uzależnienie w sensie gospodarczym od Niemiec. Sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych są legalnymi sędziami Sądu Najwyższego i to oni powiedzieli, że pan, panie marszałku Szymon Hołownia, złamał prawo i to pan dołożył się do tego, że dzisiaj nasi przyjaciele Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik siedzą w więzieniu i my z tego więzienia ich wydobędziemy. Wielu nie dojechało na czas przed gmach parlamentu z powodu zakorkowanych dróg pod Warszawą i licznych kontroli na drodze. Przyjechałem do was dzisiaj z Pomorza. Jako przedstawiciel młodego pokolenia nie zgadzam się na łamanie prawa przez obecny rząd. W 2024 roku my musimy walczyć o to, co od roku 1989 było po prostu czymś normalnym, o wolność mediów, o pluralizm medialny. Rząd premiera Donalda Tuska został zaprzysiężony niespełna miesiąc temu, 13 grudnia, w zaledwie 7 dni. Silni ludzie Bartłomieja Sienkiewicza wkroczyli do siedzib mediów publicznych. Wyłączono sygnał TVP Info i podjęto próbę zainstalowania w telewizji publicznej, Polskim Radiu oraz Polskiej Agencji Prasowej nowych szefów rad nadzorczych, powołując się na uchwałę Sejmu. Jednak dokument przyjęty dzień wcześniej jest tylko opinią parlamentu. Tylko Rada Mediów Narodowych może powoływać i odwoływać składy rad nadzorczych, co zapisano w ustawie. Ludzie Sienkiewicza kontaktowali się za pomocą komunikatora WhatsApp o nazwie Wejście. Wiem, że pachnie stanem wojennym, ale lepszy krzyk 50 osób niż dowód na bezsilność władzy. 29 grudnia ubiegłego roku prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie możliwości przekroczenia uprawnień przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Natomiast w środę sąd rejestrowy podjął decyzję o odmowie wpisania zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym odnośnie TVP. W wydanej decyzji wskazano, że uchwała o powołaniu członków Rady Nadzorczej spółki oraz zarządu została podjęta przez organ nieuprawniony. Dziś likwidator zamknął gmach Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, a kordony policji zablokowały wejścia do budynku. Powinni to zrobić na podstawie ustawy przyjętej przez Sejm, przez Senat, następnie podpisanej przez prezydenta Rzeczypospolitej. Także sprawa parlamentarzystów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego wywołała oburzenie społeczeństwa. Pomimo nałożenia na nich aktu łaski, sąd skazał posłów na 2 lata więzienia. Gdy Kamiński i Wąsik przebywali w Pałacu Prezydenckim, policja wkroczyła do budynku i dokonała zatrzymania polityków. Działania służb podległych szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu skrytykował nawet były kandydat na premiera Platformy Obywatelskiej Jan Maria Rokita. Obóz władzy z Donaldem Tuskiem na czele w swym ataku na praworządność proceduralną posuwa się do wprowadzania w Polsce swego rodzaju ograniczonego stanu wyjątkowego po to, by przeprowadzać rewolucję, jaka nie miała miejsca nawet w III Rzeszy czy w Związku Radzieckim. Widać, że nowa władza idzie na rympał, dokonując demontażu państwa polskiego. Bezprawne uwięzienie posłów Wąsika i Kamińskiego, teraz likwidatorzy w telewizji publicznej, to wywołuje naturalny odruch sprzeciwu. Oni po prostu chcą zawłaszczyć państwo nielegalnie. To jest taka próba pokazania, że my wszystko możemy. Że oni wszystko mogą. Oni nie mogą wszystkiego. To jest taka próba wywołania efektu mrożącego. To znaczy my zamkniemy panów posłów Wąsika i Kamińskiego, a wszyscy inni powinni się tego przestraszyć. Dzisiejszy protest ma być tak zwaną czerwoną kartką dla rządu Donalda Tuska, który dopuszcza się bezprawnych działań. Społeczeństwo wysłało ważny sygnał, że patrzy i będzie patrzeć władzy na ręce. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. A my łączymy się z Jackiem Wroną, ekspertem do spraw służb specjalnych. Dzień dobry. Witam serdecznie. Myśmy się wczoraj widzieli, prawda? I wtedy był pan tutaj dość mocno zmarznięty. Nie wiem, udało się panu rozgrzać od tego czasu. Niesamowita rzecz. Oczywiście rozgrzewała mnie atmosfera i nie tylko atmosfera. Wspaniałe spotkanie, wspaniałe słowa, także nawet gdyby było trzeba działać na dużo większym mrozie, to nic by nas, mówię o tych, którzy tam byli, nie powstrzymało. I no jeszcze raz należy to wskazać czy uwypuklić, że ta wczorajsza manifestacja to naprawdę coś niezwykłego. Ja uczestniczę od wielu lat w różnego rodzaju tutaj powiedzmy tego rodzaju wydarzeniach, ale to było absolutnie niezwykłe pod wieloma względami. Nie tylko doskonała frekwencja, ja nie będę się tu odnosił do ilości, było mnóstwo patriotów, mnóstwo tutaj ludzi z biało-czerwonymi flagami, młodszych, duża część oczywiście też w takim wieku starszym, więc to jest rzecz oczywista, ale całkowicie mogła zaskoczyć jakby inny charakter, ten dynamizm, ta potrzeba spotkania się i taka, taka atmosfera naprawdę odpowiedzialności za państwo, ale też w końcu chyba do ludzi doszło też to, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze, że ta Polska wymaga ciągłego jakiejś opieki ze strony swoich obywateli. To jest nasze. To bardzo dobrze, że pan do tego nawiązał, bo po demonstracji część uczestników, która jechała akurat w stronę Białegostoku czy w stronę Krakowa, pojechała do Radomia, gdzie siedzi Mariusz Kamiński, i do Przytułów Starych. To jest na północ od Warszawy, jakieś 115-120 kilometrów, i tam siedzi Maciej Wąsik. W Radomiu, proszę państwa, była wśród tych protestujących pani Urszula Sikorska-Kelus, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, żona Jana Krzysztofa Kelusa. W 1976 roku pani Urszula jeździła z Warszawy do Radomia, by pomagać robotnikom prześladowanym wówczas przez władze, które udawały, że całej sprawy nie ma, że to są po prostu zwykłe procesy kryminalne. To tak się rozpoczął i Komitet Obrony Robotników, przypomnijmy, założony między innymi przez Antoniego Macierewicza, i cały ten ruch, który doprowadził do sierpnia 80 i potem do 1989 roku. I te wspomnienie, że my Polski nie mamy, nie została ona nam tak po prostu dana w prezencie, że została wywalczona, że ludzie poświęcali się, życie, zdrowie, lata w więzieniu za wolną Polskę. I czy nam wolno odpuścić teraz? Powiedzieć, dobra, jak tak jest, naród zdecydował, Tusk ma władzę, my się boimy, przecież mogą nas sadzić, wyrzucić z roboty, zamknąć stację Telewizja Republika i nie będziemy już nic mówić. Absolutnie nie. I właśnie duża część ludzi to zrozumiała. Akurat te osoby starsze pamiętają te boje wcześniejsze. Ja już nie mówię czasy bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej i terror sowiecki tutaj na ziemiach Polski. Mówię o tych działaniach związanych z opozycją jeszcze przed Solidarnościową, później Solidarnościową, później tą z końca jeszcze lat 80., można powiedzieć tą drugą Solidarnością, drugim NZS-em. Więc to jest niezwykłe doświadczenia i pokazuje, że trzeba być czujnym i że... Dobrze, ale czy to jest prawidłowa analogia jeszcze? Czy to jest prawidłowa analogia? Czy to jest tak, że to są rzeczywiście te same siły, ludzie z tych samych jakby klanów, którzy rządzili PRL-em, czy też może w takim podnieceniu walki z tym trochę przesadzamy? nie przesada, to jest oczywiście czasy się zmieniają, ludzie też, ale pewne nazwijmy to istota poglądów, zachowania, ona jest praktycznie ciągła. No proszę zauważyć, jak na przykład część niby tej naszej elity politycznej zachowywała się wobec Rosji Putina. No pokazał to bardzo ładnie cykl Reset. To są ludzie, którzy mentalnie zakotwiczeni są nadal w tej cywilizacji wschodu. Oczywiście to jest bardzo ładnie teraz opakowane, olukrowane i to, te metody też troszeczkę się zmieniły, aczkolwiek, tak jak mówię, nadal... Jak wsadzili polityków wiodącej partii do więzienia, potem ich rozwieźli, żeby pod więzieniem nie mogło być demonstracji, no to nie wiem, czy tak bardzo się zmieniło. Zobaczmy może wspólnie, co na ten temat mówił wczoraj Mateusz Morawiecki. Miała być uśmiechnięta Polska, prawda? A mamy ten perfidny uśmiech, uśmiech nienawistny, uśmiech Jokera Tuska. Miał być powrót do praworządności, a mamy bezprawie. Miała być demokracja i wolność, a mamy demokraturę. Miała być Polska przyjazna, Polska uśmiechnięta, mamy Polskę pełną nienawiści. Miała być Europa, a jest Białoruś. A tak a propos, to widzę tutaj z powrotem barierki wokół Sejmu. Ale wiecie co, to już na pewno są... To nie są już faszystowskie barierki. To są dobre, uśmiechnięte, europejskie barierki Tuska i Hołowni. No tak. Bon mot o uśmiechniętych barierkach jest autorstwa Adriana Stankowskiego, naszego dziennikarza Gazety Polskiej. Powiedział Taran, no i proszę, i przeszło, cała Polska się z tego śmieje, ale rzecz jest poważna. No, to jest rzecz oczywista, ponieważ zrobiono z jednej strony z pewnych rzeczy, które no, funkcjonują w normalnych państwach demokratycznych, gdzie no, chroni się budynki, te wcześniejsze bariery miały to za celu. Proszę zobaczyć, jaka różnica między tymi demonstracjami, które miały miejsce wcześniej, organizowane przez tą stronę, tam 8 gwiazdek i te inne, które w sposób rzeczywistej zagrażały, były jedną wielką prowokacją. Wczoraj oczywiście też jakaś jedna czy druga drobna była, ale ta cała manifestacja środowisk patriotycznych była bardzo spokojna. Naprawdę nie można było nic zarzucić. Nie atakowano policjantów, nie pluto na nich, nie wygrażano, nie wiem, publicznie osobom, nie wiem, które gdzieś tam się znajdowały. Nie próbowano niszczyć, forsować, burzyć. Więc to jest ta różnica i coś, co kiedyś powinno być normalne, obecnie stało się no, przedmiotem szyderstwa, bo w tym kierunku to po prostu zmierza. To pokazuje jedną wielką degrengoladę i tak jak mówiłem, metody się mimo wszystko zmieniają z bardziej łopatologicznych na takie właśnie pranie mózgu. Wystarczyło tam być i cała ta narracja, która była budowana przez wiele lat, przez tę większość mediów, ona po prostu legła. I te barierki są swego rodzaju właśnie symbolem upadku tej narracji, gdzie po prostu manipulowano, gdzie oszukiwano, gdzie mówiono nieprawdę. To poproszę jeszcze o komentarz, bo wczoraj był pan na demonstracji, nie oglądał pan TVN-u, tak się obawiam, ale ci, co widzieli relację, przeczytali taki oto pasek. Demonstracja zorganizowana przez PiS w obronie partyjnej propagandy i skazanych za łamanie prawa Kamińskiego i Wąsika. No, jest takie powiedzenie, że papier, taki jak pasek, wszystko przyjmie. No, można można wszystko napisać, no to pokazuje tylko jednak, że ta narracja, która była budowana przez kilka ostatnich lat, nadal funkcjonuje. Nadal próbuje się przedstawiać właśnie nas tutaj, patriotów, jako te osoby, które gdzieś tam, nie wiem, na zamówienie jakichś bonzów partyjnych przyjeżdżają z całej Polski. Często, tak jak mówię, no ludzie naprawdę w podeszłym wieku z najdalszych zakątków Polski za własne pieniądze przyjechali. Nie za pieniądze jakiejś partii, nie za pieniądze oligarchów, tylko za własne, często właśnie ten wdowi grosz, i takich ludzi było mnóstwo. No i tam był jeden okrzyk, cały czas był słyszalny i wybrzmiewał w wielu miejscach. Co to za okrzyk? No różne okrzyki, ale jeden niestety no troszeczkę ma z mojego nazwiska tutaj, powiedzmy, konotację. To był jeden rzeczywiście, ale Ruda tutaj, to kolega nie spełnia opisu, ale był też taki okrzyk, gdzie ludzie spontanicznie krzyczeli takie słowo na R, rzeczownik. A no nie, no oczywiście tutaj pozdrowienia całkowicie no pozdrawiano wolne media i myślę o naszej tutaj stacji Republice, to na pewno no straszne, powiem Państwu jedną rzecz, no ludzie olbrzymi szacunek, olbrzymi tutaj potencjał takiego dobra, które chcą przekazać właśnie ludziom, którzy, bo to jest najważniejszy obecnie front walki z informacją, medialny i naprawdę... No... To komentarz jeszcze do kolejnej informacji w związku z tym. Faktycznie dla nas to, że państwo, tysiące osób, setki tysięcy popierają stację, czynnie się w nią włączają, jest takim niezwykłym zobowiązaniem. Z jednej strony potwierdzeniem, że jesteśmy potrzebni, że ta praca ma sens, a tutaj naprawdę pracujemy ciężko. Jak Państwo przeszli po korytarzu, to wszyscy tacy z podkrężonymi oczami, ale nie odpuszczamy. Ale po drugie to jest zobowiązanie, że Państwo od nas oczekujecie pracy, Państwo od nas oczekujecie rzetelności i my zrobimy wszystko, żeby te oczekiwania spełnić. Wczoraj doszło do zablokowania sygnału Telewizji Republika. W kilku miejscach kable zostały przecięte, jakieś serwery nagle przestały działać. No co za zbieg okoliczności. Ostatnio do takich wydarzeń doszło w 2016 roku, kiedy to w tym słynnym Ciamajdanie, czyli puczu pod Sejmem, nagle przestała nadawać TVP Info, a wszystkie inne stacje leciały z tego samego systemu, bo to jest jedna skrzynka, która to wszystko wiąże i nadaje. Ktoś się musiał napracować i nie było z tego żadnych konsekwencji, mam takie wrażenie. No tak, właśnie tego rodzaju wydarzeń możemy się spodziewać cały czas. Tych zepsutych samochodów akurat przed Belwederem, jakichś przeciętych kabli, więc jeszcze raz niezwykle ważną rzeczą jest taka, powiedzmy, zdolność do dywersyfikacji informacji. To też jest świetna sprawa. Mamy media społecznościowe. Prosimy tutaj, Polacy już to chyba zrozumieli, że każde te informacje przekazywane najlepiej prosimy powielać. Jest bardzo ważna rzecz, żeby na wszystkie możliwe sposoby powielać, żeby burzyć tą narrację, którą usiłuje się takimi właśnie metodami nieczystymi, wręcz przestępczymi często tutaj sączyć ten jad w społeczeństwo. Więc jeszcze raz ten apel, żeby być też takim no po prostu zapobiegliwym, też mieć świadomość tego, że możemy paść ofiarą różnego rodzaju prowokacji, działań, dziwnych przypadków. Wracają rzeczy, które miały miejsce, tak jak mówię, bo to są ludzie, którzy swe korzenie mają w cywilizacji tej wschodniej, nie cofają się przed niczym, ale z drugiej strony też nie możemy poddać się temu zwątpieniu, czy takiemu właśnie zastraszeniu, czy nie możemy tych metod też przejmować, no bo czym będziemy się różnili od tych ludzi, jeżeli sami zaczniemy tutaj nieczysto się zachowywać? No tak. Dochodzi naprawdę do jakichś absurdów. Nawet doszła do nas informacja, że na dworcu autobusowym Warszawa Zachodnia kierowca autobusu Flixbus atakował uczestników marszu, tam ich wyzywał od pisiorów, jakimś kluczem wymachiwał. Ludzie kochani, co się dzieje? Ale my do poważnych spraw. Pan prezydent wczoraj wygłosił oświadczenie w sprawie wszczęcia procedury abolicyjnej dla obu polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy, jak państwo wiecie, siedzą. Mariusz Kamiński w Radomiu, Maciej Wąsik w Przytułach Starych. To urąga także naszej międzynarodowej pozycji, aby znowu po 1989 roku w Polsce byli więźniowie polityczni. W związku z powyższym zdecydowałem się na prośbę pań, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Jest taka możliwość przewidziana w artykule 568 Kodeksu Postępowania Karnego, aby prokurator generalny zawiesił wykonywanie kary, aby prokurator generalny, krótko mówiąc, zwolnił na czas trwania postępowania ułaskawieniowego osoby osadzone. O to wnioskuję także do prokuratora generalnego expressis verbis. No i prokurator generalny, minister sprawiedliwości powinien zacząć jakieś postępowanie, a tu cisza. Jacek Wrona. Możemy się spodziewać dzisiaj jakichś odpowiedzi, wypowiedzi, reakcji na na wystąpienie prezydenta? Nie sądzę, bo to jest, to już od pewnego czasu widać, że te wszystkie działania są, nazwijmy to, no, czy bojkotowane, czy jakby nie podejmowane tutaj, chociaż no, wypadałoby, żeby tutaj minister jednak odniósł się do prośby prezydenta. No, przecież to jest prezydent naszego państwa, ale niemniej jednak ja nie przewiduję, aczkolwiek mogę się mylić, chociaż znając, tak jak mówię, powtarzam wcześniej, metody tych panów, myślę, że no raczej nie możemy się w najbliższym czasie spodziewać jakiejś reakcji. No to jest dziwne, bo to jest jednak kpina z urzędów państwowych, kpina z prezydenta Andrzeja Dudy i z tych, którzy na niego głosowali. No tak, ale no, przecież mamy doświadczenie ostatnich dni czy tygodni. No, to jest często jedna wielka kpina, no ale co zrobić, no tak ci ludzie ustawili się w takiej pozycji, tak postępują i tutaj nasze powiedzmy oburzenie, no tylko możemy wyrazić oburzenie, czy no, w sposób czynny, czy bierny, ale nic poza tym, no takie są fakty i trzeba przejść nad tym do porządku dziennego, nie na zasadzie, żeby się tym godzić, tylko po prostu mieć świadomość. Podsumowując tę rozmowę, na pewno warto odnotować wczorajszą demonstrację. Liczba osób jest pewnie do ustalenia. Organizatorzy mówią około 300 tysiącach. To jest pewnie bliższe niż 30 tysięcy zarejestrowane przez Warszawę. Pewnie policja jakoś na ten temat się wypowie. Dla nas ważne, że to była pokojowa demonstracja, że nie było żadnych aktów, że nie udało się różnym prowokatorom sprawić, by było tutaj niebezpiecznie. I myślę, że tutaj możemy również podziękować Jackowi Wronie, który przed tą demonstracją przestrzegał, byśmy się nie dali uwieść tym podszeptom jakiegoś fizycznego załatwiania sprawy. Duże podziękowania również dla policji za wzorową organizację tej demonstracji. Także nikomu nic się nie stało. Jacek Wrona, ekspert do spraw służb specjalnych, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Podejrzewam, że niedługo będziemy znowu rozmawiać. A proszę państwa, za chwileczkę program informacyjny. Magdalena Bałkowiec będzie tutaj gospodarzem.